Witajcie kochani w nowym filmie. Dziś zapraszam Was na kosmetyczne Q&A. Jakiś czas temu zapytałam Was na moim Instagramie, czy macie ochotę na taki film. Jeśli tak, to poprosiłam Was o zadawanie pytań. Co się okazało? Pomysł przypadł Wam do gustu i tych pytań dostałam naprawdę bardzo dużo. Tutaj mam je praktycznie wszystkie spisane, bo też część się powtarzała. I słuchajcie, od razu zabieram się za odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Czy znasz krople brązujące marki Collistar? Tak, znam te kropelki i to był jeden z pierwszych tego typu kosmetyków, po który sięgnęłam, właśnie od Collistar. Bardzo dobrze je wspominam, natomiast już od kilku lat też nie wracałam do tego kosmetyku. Poznałam coś, co jest tańszym zamiennikiem właśnie tych kropli marki Collistar, a mianowicie serum, preparat, takie kropelki też mniej więcej z marki Bielenda w dużo niższej cenie, a dawały praktycznie ten sam rewelacyjny efekt i bardzo miały ładny zapach. Także jeśli one są nadal w sprzedaży, to polecam Wam się za nimi rozejrzeć. Pytanie numer 2. Anitko, jakie zabiegi z medycyny estetycznej wykonałaś? I to było pytanie, które bardzo często się powtarzało. Otóż z medycyny estetycznej wykonałam jak na razie 3 zabiegi. Botoks, powiększanie ust kwasem hialuronowym i mezoterapię igłową z użyciem kwasu hialuronowego. I to są tylko i wyłącznie te 3 zabiegi, które wykonałam. Nie robiłam żadnego podciągania policzków, bo też ktoś się mnie o to zapytał. Nie robiłam żadnych nici liftingujących, nie robiłam też osocza bogatopłytkowego. Te 3 zabiegi jak na razie wykonałam i nie mam też potrzeby robić jak na razie innych zabiegów, chociaż nigdy nie mów nigdy, bo jak wiecie, ja lubię testować nowości i może coś specjalnie dla Was przetestuję, zobaczymy jak to będzie. Pytanie numer 3. Czy robiłaś może kiedyś wypełnianie kwasem hialuronowym pod oczy? Nie, tego zabiegu też nie wykonywałam. Wiem, że jest on dosyć popularny i dużo się o nim mówi, ale ja nie jestem specjalistą z medycyny estetycznej i Wy o tym doskonale wiecie, dlatego też nie chcę wypowiadać się na tematy, o których nie mam odpowiedniej wiedzy, też za bardzo o nich nie wiem, a jeśli już wiem, to nie jest to poparte taką fachową, specjalistyczną wiedzą. Dlatego też stworzyłam na moim kanale serię dotyczącą medycyny estetycznej bez tajemnic, w której to wypowiada się moja doktor Pander, doktor Beata Pander. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia 2 pierwszych filmów i za jakiś czas będą kolejne. Myślę, że ten temat wypełniania okolic oczu przy użyciu kwasu hialuronowego też w tych filmach poruszymy. Pytanie numer 4. Jaki zabieg poleciłabyś na polepszenie owalu twarzy? Tak naprawdę tych zabiegów jest bardzo dużo, zaczynając od automasaży, które możecie wykonywać w domowym zaciszu, wieczornej pielęgnacji, ale też jest bardzo dużo zabiegów w salonach kosmetycznych. Ja natomiast wiem od specjalistów, że tak naprawdę są 2 skuteczne zabiegi. Szybkie, efekty też bardzo szybko widzicie, tą poprawę owalu twarzy. Jeden z tych zabiegów przetestowała również moja mama. Natomiast są to też takie zabiegi, że wystarczy 1 wizyta u lekarza specjalisty i już zaczniecie widzieć rezultaty. Chodzi mi oczywiście o medycynę estetyczną i zabieg z wolumetrii, czyli wypełniania kwasem hialuronowym i podnoszenia owalu twarzy, jak również nici PDO, nici liftingujące i tutaj też widzicie bardzo szybko ten efekt poprawy owalu twarzy. Pytanie numer 5. Anitka, mogłabyś polecić jakiś balsam do stopniowego opalania? Oczywiście, że mogę polecić. Tak naprawdę mogę polecić 3 firmy, 3 marki, które specjalizują się w preparatach do opalania i mają naprawdę ogromną gamę, jeśli chodzi o balsamy brązujące, ale też samoopalacze. I są to 3 marki, które przetestowałam i wiem, że są naprawdę godne zainwestowanych pieniędzy. Pierwsza z nich jest to marka Fake Bake, druga marka jest to Saint-Tropez i trzecia marka Vita Liberata. Jeśli chodzi o balsamy brązujące dostępne w drogeriach, z tych takich drogeryjnych marek tańszych, to tak naprawdę efekty, które one dają, pojawiają się w tym czasie wydłużonym. Nie zawsze są takie, jak lubicie. Te preparaty też bardzo często szybko i mocno się utleniają na skórze, przez co też zapach, który odczuwacie, nie jest przyjemny. Ale jeśli chcecie zainwestować w dobre preparaty brązujące, opalające, to ja polecam Wam właśnie szczególnie te trzy marki. Pytanie numer 6. Czy podczas zabiegów z kwasem migdałowym można w domu złuszczać skórę innymi kosmetykami? Generalnie nie zaleca się takich zabiegów. Czy to są zabiegi z kwasem migdałowym w salonie, czy też z innymi kwasami. Raczej odpuśćcie sobie w okresie tym przejściowym pomiędzy jednym zabiegiem a drugim zabiegiem stosowanie preparatów kwasowych w domu. Natomiast jeśli pojawi się u Was taki efekt, że skóra będzie się mocno złuszczać, pojawią się gdzieś tak zwane suche skórki, wtedy możecie sobie pomóc to działanie peelingiem enzymatycznym, który działa bardzo delikatnie i rozpuszcza ten martwy naskórek. Ewentualnie polecam Wam domową kawitację. W ostateczności, stosując kwas migdałowy, który jest kwasem bardzo delikatnym, możecie też posłużyć się w domu, w takiej codziennej pielęgnacji, płynami złuszczającymi. Najlepiej, żeby to były płyny złuszczające, które również w składzie posiadają kwas migdałowy, a wiem, że są takie dostępne na rynku. Raczej nie polecam Wam eksperymentować w domu z mieszaniem kwasów, na przykład zabiegów z kwasem migdałowym i w domu stosowanie preparatów z kwasem glikolowym. Uwierzcie mi, im mniej tego typu eksperymentów w domu, tym lepiej dla Waszej skóry. Ale proponuję Wam zawsze po zabiegach u kosmetyczki, u kosmetologa, w salonach, czy też w gabinetach medycyny estetycznej dopytać osoby, która wykonywała Wam zabieg, czy możecie w domu stosować tego typu preparaty. Poza tym nie wstydźcie się, nie bójcie się opowiadać o Waszej domowej pielęgnacji, jeśli wykonujecie jakąś serię zabiegów, bo to jest bardzo ważne, bo wtedy też osoba, która wykonuje Wam te zabiegi, jest w stanie Wam coś doradzić, dobrać odpowiedni kwas. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa, warto ją poruszać, czy to w salonach kosmetycznych, czy w gabinetach medycyny estetycznej i zawsze, jeśli macie jakieś pytania, pytajcie. Powinniście uzyskać na nie odpowiedź. Ja wiem, że nie zawsze się to udaje i nie zawsze takie odpowiedzi uzyskajcie, ale jednak jeśli nie zadacie pytania, no to może się to tak skończyć, że będziecie przeprowadzać różnego rodzaju eksperymenty w domu i źle się to skończy dla Waszej skóry. Także wracając do pytania, można stosować delikatne peelingi enzymatyczne, jeśli coś się dzieje, kawitacje i maksymalnie te jeszcze płyny złuszczające. Pytanie numer 7, które jest bardzo ciekawe. Czy płyn micelarny może zastąpić tonik? I to też jest pytanie, które bardzo często się pojawiało. Otóż płyn micelarny to nie jest tonik. To są dwa zupełnie inne preparaty. Płyn micelarny, tak jak sama nazwa wskazuje, posiada w swoim składzie micelę. Czyli wyobraźcie sobie, że są to takie małe kuleczki, które po zetknięciu z Waszą skórą pochłaniają brud, zanieczyszczenia i makijaż i je w sobie zatrzymują. O, i teraz płyn micelarny służy nam do tego, żeby tą naszą skórę oczyścić. Czy to z makijażu, czy z resztek makijażu, czy z zabrudzeń, które uzbierały się na naszej skórze w ciągu dnia. Wskazany, zwłaszcza przy cerze mieszanej oraz cerze tłustej, nie polecam do stosowania, jeśli posiadacie skórę suchą. Z płynami micelarnymi uważajcie również w przypadku cer wrażliwych. I teraz najważniejsza sprawa. Pamiętajcie także, że płyn micelarny należy zmyć z naszej skóry. Nie ma czegoś takiego jak preparat 3 w 1, czyli macie płyn micelarny, który oczyszcza, tonizuje i jeszcze tą Waszą skórę myje. Nie, to jest chwyt reklamowy. Płyn micelarny ma zebrać to wszystko, co na Waszej skórze się znajduje i teraz Wasze zadanie jest takie, żeby te kuleczki usunąć z tej skóry, więc musicie użyć produkt myjący plus wodę. O, i dopiero po takim oczyszczaniu stosujemy tonik, a tonik z kolei jest to preparat, który ma wyrównać pH waszej skóry, czyli tak jak nazwa wskazuje, tonizować skórę, przywrócić jej naturalne pH i sprawić, że będzie ona przygotowana na przyjęcie substancji aktywnych z produktów pielęgnujących, które później zastosujecie. Także płyn micelarny absolutnie nie jako tonik. Płyn micelarny zmywamy i pamiętamy o tej tonizacji. Pytanie numer 8. Co myślisz o kosmetykach do makijażu firmy Sensai? Nic nie myślę tak naprawdę, bo nie znam tej marki, a już kosmetyków do makijażu absolutnie. Nigdy nie stosowałam, nigdy nie testowałam, więc nie mogę się też na ten temat wypowiedzieć. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź, jeśli chodzi o to pytanie. Numer 9. Jakich składników kategorycznie powinniśmy unikać w kosmetykach typu krem do twarzy? Oczywiście jest lista składników kontrowersyjnych i kiedyś Wam o tym wspominałam, ale nie ma czegoś takiego, że są takie substancje, których kategorycznie powinniśmy unikać, bo tutaj musicie wziąć pod uwagę to, jaki macie typ skóry i w zależności od tego właśnie, jaka jest ta wasza cera, czego ona nie lubi i na co trzeba zwracać uwagę, to takich substancji w kosmetykach po prostu unikacie. Tak jak na przykład cera tłusta nie lubi talku, nie lubi olejów mineralnych, olejków, nie lubi wosków pszczelich i wszelkiego rodzaju substancji, które tworzą na naszej skórze film, zapychają tak zwane pory lub też mogą być ciężko zmywalne ze skóry, ponieważ to wzmaga pracę gruczołów łojowych. A co za tym idzie? Większa produkcja sebum, ta skóra bardziej się świeci, mocniej się przetłuszcza, może też dochodzić do pozostawania różnego rodzaju drobnoustrojów na tej naszej skórze, bakterii. Także na przykład w przypadku cery tłustej takich substancji powinniśmy się wystrzegać. Jeśli chodzi o cerę suchą, to tutaj powinniśmy unikać substancji, które tą skórę nam dodatkowo przesuszają, a inwestować w preparaty, które będą nawilżać i natłuszczać naszą skórę. W przypadku każdej skóry powinniśmy myśleć o substancjach aktywnych, takich, które będą wzmacniały nasz hydrolipidowy płaszcz na skórze, czyli ten płaszcz ochronny. Będą go odbudowywać, regenerować. Także widzicie, to nie jest tak, że jest lista substancji, których absolutnie powinniśmy unikać. No może ciężkich silikonów albo takich silikonów, które ciężko zmywają się z naszej skóry, ale słyszałam, podobno od tego roku wejdzie nowa ustawa i zakaz produkcji kosmetyków, które będą miały w składzie substancje, zwłaszcza silikony, ciężko zmywalne z naszej skóry, ale też takie, które są niekorzystne dla środowiska. To jest bardzo ciekawa ustawa, poczytajcie sobie na ten temat w internecie. Natomiast, tak jak mówię, wrócę jeszcze raz do tego pytania, nie ma takich substancji, które bym Wam tutaj wymieniła i powiedziała tego, tego i tego się wystrzegajcie, bo wszystko zależy od tego, jaki posiadacie typ skóry. Pytanie numer 10. Jaki jest najgorszy i najlepszy kosmetyk, jaki testowałaś? Słuchajcie, to pytanie jest tak ogólne, że nie będę w stanie Wam na to odpowiedzieć, bo wiecie, że jestem blogerką kosmetyczną i testuję naprawdę całą masę kosmetyków i zdarzały się takie, które były no fatalne pod względem składu, pod względem działania, ale było też takie, które były rewelacyjne. Zresztą ja w moich filmach bardzo często wracam do preparatów, do kosmetyków, które bardzo lubię, do których regularnie wracam, jak na przykład peeling trychologiczny do skóry głowy z Bandy, czy na przykład balsam oczyszczający z Clinique Take the Day Off, czy na przykład serum na noc z Estée Lauder. Jest, uwierzcie mi, mnóstwo takich kosmetyków, które uważam, że są świetne i dlatego też do nich wracam. A jeśli chodzi o te, które były najgorsze, no to co ja mam Wam powiedzieć? Tych kosmetyków też była cała masa i w tej chwili nawet nie pamiętam, który był najgorszy, bo jeśli był najgorszy, to tak szczerze powiem, nie przykładam więcej do niego uwagi, nie zwracam na niego uwagi, zwłaszcza na markę, która stworzyła tak beznadziejny kosmetyk, chociaż powiem Wam, że był jeden taki. Był szampon do włosów, który w ogóle był absolutnym hitem przez jakiś czas. A nie, przepraszam, to nie był szampon, to była odżywka do włosów, która w 3 minuty miała sprawiać cuda na tych naszych włosach. I w ogóle na opakowaniu producent napisał takie bzdury, a w składzie była taka lipa, same silikony i nawet nie było tych substancji, o których wspominał producent na opakowaniu. To, co się działo z moimi włosami po testowaniu, to była jakaś absolutna tragedia. Także rzeczywiście może był jeden taki kosmetyk, który do tej pory mocno utkwił mi w pamięci. Nie będę Wam wymieniać tej marki, pewnie większość z Was wie, o kogo chodzi. Natomiast, no tak jak mówię, były te dobre, były te złe i są takie, do których regularnie wracam. Pytanie numer 11. Czy planujesz kupić coś Huda Beauty, Fenty albo Anastazja? To dość popularne marki. Tak, ja wiem, że są to bardzo popularne marki i o nich jest ostatnio bardzo, bardzo głośno. Natomiast ja raczej nie planuję kupić nic z tych marek, mnie jakoś specjalnie do tego nie kręci, tak samo nie jestem freakiem makijażowym, nie mam takiej potrzeby, żeby kupować 10 tysięcy palet, nowych błyszczyków, nowych szminek, kombinować na przykład z brwiami, stosować jakieś specjalne pomady. Słuchajcie, ja czegoś takiego nie mam. Jeżeli jest jakiś kosmetyk, który u mnie się bardzo dobrze sprawdza, to stosuję go przez długi okres. Nawet jeżeli wychodzą jakieś nowości danej marki, widzę, że jest szaleństwo, to tak jak mówię, ja nie jestem taką osobą, która w momencie, kiedy jest szał na coś, to ja na to szaleję. Nie poddaję się też tak opiniom innych blogerów, innych vlogerów czy influencerów, którzy zachwalają w danym momencie dane kosmetyki, dlatego że wiem z doświadczenia, że to jest trochę reklama i nie do końca są to rzetelne opinie. Także ja nie planuję takich zakupów, może coś kiedyś wypróbuję, ale nie są to preparaty, które będą gdzieś wysoko na tej liście mojej kosmetycznej, które chciałabym jak najszybciej przetestować, także myślę, że u mnie raczej takiego szaleństwa nie zobaczycie. Pytanie numer 12. Jakie są Twoje ulubione perfumy? I słuchajcie, tak myślałam nad tym pytaniem i odpowiem tak. Są dwie marki, do których wracam od lat i bez których nie wyobrażam sobie mojej kolekcji perfum. I mogę dzisiaj powiedzieć, że to są zdecydowanie moje ulubione perfumy. Chodzi mi tutaj o Angel Thierry Mogler oraz o wersję klasyczną Jean Paul Gaultier Classic. I to będą te moje tak naprawdę ulubione, konkretne perfumy, które można tutaj do mnie przypisać. Lecimy dalej. Pytanie numer 13. Co sądzisz o głośnym ostatnio myciu twarzy preparatami przeznaczonymi do higieny intymnej? Tak, słuchajcie, to jest taki temat, który wydaje mi się, że to nie chodzi nawet teraz, ale on praktycznie co jakiś czas wraca i mówi się o tym czyszczeniu twarzy preparatami do higieny intymnej. Ja jestem za tym, żeby dobierać preparaty do oczyszczania do typu Waszej skóry. I też to wielokrotnie powtarzałam. Jeżeli mamy typ skóry tłustej, mieszanej, to dobieramy takie preparaty, które nie tylko będą oczyszczały naszą skórę, ale również regulowały sebum, nadprodukcję sebum. Natomiast w przypadku skóry suchej, tutaj stosujemy preparaty, które będą też dodatkowo nawilżały i chroniły tę skórę. Preparaty do higieny intymnej, tak jak mówię, to jest troszkę kontrowersyjny temat. Ja nie mam nic przeciwko, ale musicie wiedzieć, jaki dany preparat posiada pH. Bo chodzi tutaj też o wyrównanie tego pH i to, żeby nie był ten preparat zbyt agresywny dla naszej skóry. Więc można w wyjątkowych sytuacjach, kiedy Wam na przykład zabraknie jakiegoś kosmetyku do demakijażu, kiedy widzicie, że coś na przykład ze skórą się dzieje, albo jest ona bardzo mocno napięta, naciągnięta, to wtedy możecie spróbować preparat do higieny intymnej. Ale tak jak mówię, zwracajcie na to uwagę, jakie ma pH ten preparat, do jakiego pH wyrównuje pH naszej skóry. No i też mówię, niezbyt często, na pewno nie codziennie. Pozostały nam dwa ostatnie pytania. Numer 14. Co sądzisz na temat szczoteczek do oczyszczania twarzy typu Foreo i silikonowych? Jeśli chodzi o szczoteczki typu Foreo, to ja wypowiedzieć się na ten temat nie mogę, ponieważ szczoteczek Foreo nie testowałam, nie mam współpracy z marką i raczej nie będę mieć, z tego względu, że w mojej pielęgnacji już jest jedna szczoteczka, która absolutnie mi wystarcza i z której jestem bardzo zadowolona i też Wam ją pokazywałam. Jest to szczoteczka Nuno marki Yasumi, a to, co mnie najbardziej urzekło w tej szczoteczce, to to, że ma dwie fajne opcje. Pierwsza oczyszczanie, druga fototerapia. Nie będę się dzisiaj na ten temat wypowiadać. Jeśli będziecie miały ochotę, to stworzę dla Was oddzielny film na temat szczoteczki, którą ja posiadam. Ale wracając do pytania, co sądzę na temat takiego oczyszczania skóry? Tak i nie. Jeśli chodzi o szczoteczki silikonowe, to tak, bo one działają delikatniej na naszą skórę i też mamy tutaj działanie wibracji, pobudzenia troszkę skóry do działania, delikatnego takiego masażu, pobudzenia krążenia, no i też głębsze oczyszczenie naszej skóry. I takie szczoteczki na pewno sprawdzą się w przypadku cer tłustych, cer mieszanych, bo będą dodatkowo jeszcze nam tą skórę oczyszczać. Czy jest sens stosowania tych szczoteczek w przypadku cer suchych? Nie do końca, bo jeśli stosujecie preparaty złuszczające, to wtedy takie szczoteczki to jest, powiedziałabym, dodatkowy gadżet w Waszej pielęgnacji i nie używałabym ich codziennie, a może 2 razy w tygodniu, żeby zrobić takie lepsze oczyszczanie skóry. Natomiast skóra nie do końca lubi też mocne pocieranie, czyli taki ruch mechaniczny. I jeżeli będziecie za mocno używać tych szczoteczek, za mocno nimi pocierać, to to też nie będzie do końca dla Was dobre. Trzeba wiedzieć, jak do takiej szczoteczki podejść, jak ją stosować. No, fajnie by było, żebyście mieli taką możliwość przetestowania sobie szczoteczek silikonowych przez jakiś czas i zobaczyli, czy to się u Was sprawdza. Niestety szczotki silikonowe marki Foreo, jak wiecie, są bardzo drogie. Można je oczywiście kupić na promocji, ale mimo wszystko są bardzo drogie, no i co w momencie, kiedy się nie sprawdzą? Czasami może być też taki efekt, że stosujecie szczoteczkę przez miesiąc, 2, 3, a później coś zaczyna się złego dziać ze skórą, no bo jest już tutaj za dużo. Już jest za dużo tego takiego doczyszczania skóry przy pomocy właśnie mechanicznych ruchów. Jeśli natomiast chcecie inwestować w tego typu szczoteczki, to owszem, ja jako osoba, która posiada cerę mieszaną, nie stosuję szczoteczki Nuno od Yasumi codziennie. Stosuję ją 2 razy w tygodniu, mimo tego, że właśnie posiadam cerę mieszaną, żeby zrobić takie dodatkowe oczyszczanie mojej skóry i wykorzystuję ją jeszcze w momencie, kiedy na przykład coś na mojej skórze się pojawia, już czuję, że coś się będzie działo, wtedy sięgam po światło i robię sobie taką dodatkową kurację. To jest Wasz wybór, czy kupicie, czy nie. Tak jak mówię, ja jestem i na tak, i na nie. Myślę, że warto sobie tutaj wziąć do głowy i przekalkulować, czy Wam się opłaca inwestycja w bardzo drogą szczoteczkę silikonową, czy lepiej kupić taką, która będzie tańsza, a równie skuteczna. No i też zwracajcie uwagę na to, z jakiego tworzywa jest wykonana ta szczoteczka, czy jest to też tworzywo antybakteryjne, bo to też jest bardzo ważna sprawa, i do tego, jak pielęgnować taką szczoteczkę, bo co z tego, że będziecie używać jej codziennie, co drugi dzień, jeśli będzie ona stała w takim miejscu, że będzie zbierać bakterie, albo też nie będzie dobrze doczyszczana i te zanieczyszczenia i bakterie będą na niej pozostawały, też zawsze zwracajcie na to uwagę. Pytanie numer 15 i jest to już ostatnie pytanie, a brzmi ono tak. Czy polecasz coś konkretnego do pielęgnacji skóry z AZS? Słuchajcie, AZS to jest bardzo trudny temat i też długi, wyczerpujący. Gdybym dzisiaj chciała Wam opowiadać na temat pielęgnacji skóry z AZS, to pewnie ten film trwałby z kilka dobrych godzin. Myślę, że skupię się na pielęgnacji tego typu skóry z tym problemem, z tą chorobą już na moim blogu. Natomiast co mogę dzisiaj Wam powiedzieć? Przede wszystkim badanie skóry u dermatologa, prowadzenie kuracji, które zaleca Wam dermatolog i odpowiednia pielęgnacja w domu, czyli kosmetyki, które są specjalistycznie przygotowane dla skóry z problemem AZS. Jeden taki preparat, który ja znam i wszystkim bardzo polecam, jest to Bepanthen Sensi Derm Daily Care, krem, który jest nowością wśród preparatów marki Bepanthen, ale posiada świetny skład i sprawdzi się również bardzo dobrze, zwłaszcza do skóry z AZS. I to jest taki jeden preparat, który dzisiaj mogę Wam polecić, natomiast tak jak mówię, skupię się na tym temacie specjalnie dla Was na moim blogu, także czekajcie cierpliwie. Obawiam się, że ten dzisiejszy film będzie dosyć długi, ale tak jak Wam wspominałam, tych pytań było naprawdę bardzo dużo, aż 15, zresztą sami widzicie, i na niektóre musiałam poświęcić odrobinę więcej czasu, ale mam nadzieję, że moje odpowiedzi Was satysfakcjonują. I teraz ja mam pytanie do Was. Czy chcielibyście, żebym taką serię dalej kontynuowała tutaj na moim kanale? Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie Wasze pytania w komentarzach do dzisiejszego filmu i fajnie by było, gdybyście je zaznaczyli, w nawiasach wstawili Q&A. To ja wtedy będę konkretnie już zbierać te pytania do następnego filmu, a nie będę Wam udzielać odpowiedzi w komentarzach pod tym dzisiejszym, żeby też nie zamieszać za bardzo. Tym samym bardzo dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas na obejrzenie tego dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i zapraszam do kolejnych publikacji. Buziaki, pa!